w roku 0 sadzimy winnicę. Jeżeli dobrze pójdzie, bo będziemy plewić dużo, będzie dobra pogoda i nie wkradną się żadne choroby, to po pierwszym w tym roku zerowym uda się już wyprowadzić pień i wtedy w drugim roku od posadzenia jesteśmy w stanie już mieć jakieś pierwsze 2-3 grona. Pojechałem do Niemiec na praktyki w ramach Erasmus+, do naszego miasta partnerskiego w Badryrkheim. Spędziłem tam 3 miesiące w winnicy. Posadziłem winnicę za wszystkie pieniądze, a później się okazało, że trzeba kupić rusztowanie do ciągnika, osprzęt. I tendencja była taka, że jestem fanem czerwonego wina, a w czerwonym winie bardzo mi zasmakował Dornfelder. Jak będąc już na praktykach, tak czułem, że jak wrócę do kraju, coś będę sadził i tak zacząłem się pytać tych winiarzy w Niemczech, co by polecili mi zasadzić w Polsce. Tak wybrałem na start najbardziej popularną polską odmianę, czyli Solaris, z białych Johanniter, przez przypadek Ziger Rejbe, tego mam niewiele, oraz Czerwone Rondo i Regent. Znaleźliśmy w zapiskach historycznych, jak wypuszczaliśmy książkę o historii pałacu, po analizie map doszliśmy do wniosku, że jedynym miejscem, gdzie tutaj bezpiecznie można sadzić winorośl, to jest Pałowice, Góra. Pierwsze wino, które trafiło do sprzedaży, to było z rocznika 2017, później przyszedł rok 2018. W roku 2018 była świetna pogoda, plony były bardzo zadowalające, nie było chorób, bo było cieplutko, mało deszczu, winnica sobie dobrze radziła. W trzecim roku od posadzenia powinno się zbierać pierwsze owoce i wtedy też tych owoców jest więcej. Teraz tego wina z roku na rok jest coraz więcej, bo też mam więcej nasadzeń, a z drugiej strony też i im starszy krzew, tym ten plon jest pełniejszy i można bardziej dociążać rośliny, ale też bez przesady, żeby nie tracić na jakości. Nie jest to jakoś bardzo polecane tak szybko doprowadzać tą roślinę do owocowania, ponieważ ona wtedy zamiast je skupić na dobrym ukorzenieniu, już będzie rodzić owoce. Obecnie w sprzedaży są wina z rocznika 2019, jeżeli chodzi o białe. Mam już końcówkę tych trzech rodzajów białego wina. Nowe wino białe z rocznika 2020 będzie w sprzedaży, tak myślę, za około 2 miesiące. W przyszłym tygodniu planuję premierę czerwonych win z rocznika 2019. Wino lubi czas, tym bardziej czerwone. Białe, nie białe, najlepiej 2 lata od zbioru owoców wypić. Całe wino sprzedawaliśmy tylko i wyłącznie tutaj w pałacu oraz część sprzedawaliśmy w naszej kawiarni w galerii miodowej w Kluczborku, bo poza pałacem też jeszcze mamy piekarnię, cukiernię. To w Kluczborku w kawiarni, w Brzegu, na rynku w kawiarni oraz w Odrzańskich Ogrodach w Kędzierzynie-Koźlu sprzedawaliśmy te wina i to nam w zupełności wystarczało. Jednak zaczęła się pandemia rok temu i nagle sprzedaż wina o ziemię. W przerwie podczas imprezy można pójść sobie na spacer tutaj po pięknym ogrodzie, który jest za nami, domu seniora, bądź też wybrać się 2 km do winnicy. Jestem na poziomie gdzieś 10 000 butelek rocznie. Jak zacznie drugi hektar owocować, to będzie gdzieś około 20 000 butelek rocznie. Ja tym planuję skończyć. Plan jest taki, że te 2 hektary w zupełności mają wystarczyć. Głównie mamy sprzedawać tutaj na miejscu w Pałowicach oraz nasi klienci. A jeszcze w Sieradzu można dostać, w Zduńskiej Woli też moje wino można dostać. Tu są w okolicy taki bardzo fajny sklep, tam jest Grajewczyk. Jeżeli klient zamawia cały karton, czyli 6 butelek, to wysyłkę ma gratis. Liczymy na to, że taki klient, któremu się spodoba te wino, przyjedzie tutaj. No i odwiedzi nas w naszym pałacu, skorzysta z naszej restauracji. I o to chodzi, żeby ludzie chcieli tutaj przyjeżdżać i pić tutaj nasze wina, a to, żeby wypijali je w domu, to taki dodatek, żeby sobie przypomnieli, jak to było fajnie wieczorem pod pałacem w restauracji, kiedy próbowali te wina, a teraz są u siebie w domu i też może być pięknie. Wino najlepiej się pije z fajnymi ludźmi i musi być ich trochę. W takiej grupie 5-10 osób to jest coś pięknego, usiąść przy winie, porozmawiać, żeby się humor poprawił, żeby to wino było pretekstem do dyskusji, żeby też dyskutować o winie. Co czujemy, jakie mamy wspomnienia, to jest coś pięknego właśnie przy winie. Dobrzy ludzie, fajni ludzie, dobre wino, to jest recepta i gwarancja udanego wieczoru. No o to chodzi w życiu, żeby trochę takiej przyjemności, takiego zadowolenia w życiu. Pojawili się klienci krajowi, turyści, którzy przyjeżdżali tutaj na weekend i też w tamtym roku dlatego powstała taka oferta zwiedzanie winnicy, taki 2-godzinny program. Następnie godzinę mamy na miejscu degustacja win z serami kozimi tutaj z Chudoby, żeby spróbować lokalnych win. Nie trzeba być lokalnie we Włoszech, we Francji, tylko wystarczy tutaj zamiedzę do Podolesno przyjechać. Na weekend szukali jakiejś formy relaksu i przyjeżdżali tutaj w ramach jakiegoś objazdu po Polsce, zatrzymywali się tutaj na wieczór, na nocleg. Przyjeżdżają i jest tutaj restauracja, czyli nie trzeba od razu kupić całej butelki, tylko można sobie typowo kupić kieliszek wina, ewentualnie nawet taka możliwość, żeby kupić jeden kieliszek, ale tak jakby 4 rodzaje win, czyli po troszeczkę z każdego rodzaju. Nagle się okazuje, że ludzie stwierdzają, no, że jednak to wino jest dobre. Winorośl ma tą piękną cechę, że potrafi imitować wiele aromatów, które kojarzymy z innych owoców. Jest tak, że każda odmiana ma jakieś typowe dla siebie aromaty, tak jak chociażby Johanniter jest bardzo zbliżony do Rieslinga, czyli tam będziemy mieli aromaty zielonego jabłuszka. Jeżeli chodzi o Ziger Rejbe, to mamy muszkat, takie kwieciste, piękne aromaty. Jeżeli chodzi o Solarisa, to takie cytrusowe, trochę mango, marakui. To właśnie jest całe piękno picia wina. Myślę, że tutaj mi też na pewno jakieś tam winko polecisz. Generalnie na dzisiaj piękna, słoneczna pogoda. To uważam, że taki Ziger Rejbe, Johanniter, kupasz półwytrawny, dobrze schłodzony na dworze, to jest coś naprawdę pięknego. Na czerwone wina poczekajmy, jak będzie trochę chłodniej. Fajnie, że udało nam się spotkać i zobaczyć i porozmawiać, bo to też jakby buduje taką później, no też takie poczucie, że się przyjechało gdzieś, zwiedziło coś, zobaczyło, no ale też, że się udało poznać drugą osobę i tak porozmawiać sobie. Czasami trzeba się wyciszyć, a wtedy sam czujesz fajnie. Sam się zrelaksowałem teraz.